Jak? Jak? A to mi udostępniła ta Adamczykowa, wiesz, Gabriela, aspirantka, wiesz? Ale co, razem ze mną? Tak? Będzie przeciwko tobie w sprawie próśb karalnych. Ja mam, stracę zęby, tak? Wszystko się nagrało 16. Ja stracę zęby, tak? Bo ty dalej robisz wykroczenia. Zjeżdżaj z tej drogi, bo nie możesz tam blokować wjazdu. Wykolejeńcu drogowy. Ty to jutro na policji pokażę. Wiesz, że to na policji pokażę. Ty zwyrodnialcu ty. Słuchaj, ty będziesz miał tam wnioski o ukaranie. Wiesz o co chodzi? Ja cię tam nauczę. Tak, tak, zwyrodnialcu. Wykolejeńcu drogowy. Zobacz sobie, jak na uniwersyteckiej jedziesz. Jak mnie nie interesuje, idę przez pasy, nawet nie hamujesz. Patrz, ile razy mam to filmowane. 26 punktów wyliczyłem karnych pas. I cię zaraz tam załatwię z Urowski. Ty zwyrodnialcu, ty. Wykolejeńcu. Czemu mnie śledzicie, towarzyszu Kuś? Ty drugie będziesz takie wezwanie płacić. Pan kierowca, jestem dla ciebie, rozumiesz? Nie, towarzysz Kuć, komunista. No widzisz? Bo to są numery komunistyczne, co wy robicie. Wtedy 19 maja, a proszę bardzo. Mam tutaj, zaraz wam pokażę. Coś. No to za... mnie i teraz twierdzi, że ja to śledzę autobusem. Jak ty możesz śledzić? No ale jest nagranie, 3 razy już mnie śledzi. Nie chce wymijać, nie chce mnie wymijać i śledzi mnie. No. To są właśnie, nie, to są, tak, właśnie tam mówię. No, witam, co? No ale to co nakręcam jest CBS. No właśnie, każdemu wolno, a CBS już się wami zajmuje i tą waszą królową Ulanowską.
komuchą. Starą. Teraz tak, ja tu mam informację od KZK-GO. Nie jedzie pan, tak? Ja jestem wyprowadzony z równowagi. Za co? Wtedy, że udokumentowałem brak legitymacji, znaczy jak to było? Brak identyfikatora, 160 zł. Dostaliście to bardzo szybko. Sądzie będziemy rozmawiać. Jeszcze raz w włączonym ogrzewaniu pojedziesz w lato.
Nie trzeba, bo są oświadczenia o wzajemnych potrąceniach, to nie mówiła ci ta... No przecież ty był za cię pieniądze, jest oświadczenie o wzajemnych potrąceniach, co ty był za to ode mnie pieniądze, złodziej? 498, 499 kodeksu cywilnego, artykuł. Przeczytać, nauczyć się tak jak twój kolega Janusz Kuć mówi. No. Karnego, bo pani działa w ten sposób... Nie dziękuję, kurwa, co jest z tobą tam? Ty zwyrodzielcu, ty! Słuchaj, załatwię to! Nie będziesz tak robiła, ty przestępco, ty! Tak ci tego nie zostawię! I rękacie nie dalej tymi wezwaniami, skoro macie oświadczenia! Dlaczego to robicie? Pytam się ciebie! No pytam się! No odpowiadaj, lecz tam! Siedzisz za moje pieniądze chyba, nie? Możesz mi odpowiedzieć na to pytanie, przestępco? Dlaczego popełniłaś z artykułu 233 kodeksu karnego przestępstwo? Zatajanie! Na swoją korzyść tylko! Poświadczanie nieprawdy, zatajanie przed sądem. Po to, żeby osiągnąć korzyści majątkowe, tak? No pytam się, odpowiedz mi czy nie! Nie dość, że wasi kontrolerzy są kierowcami w PKN-ie, jeżdżą z włączonym ogrzewaniem. Wiecie jak to wygląda w tych autobusach. Nie włączone klimatyzacje po 40 stopni i wy jeszcze żądacie zapłat, tak? Ja nie obliżałem, jak ubliżałem sobie. Mówię prawdę całą. O twojej działalności przestępczej. A co, nie macie innych miejsc, żeby stać? Nie ma innego miejsca, żeby stać? Jak pan mówi? Tutaj kazali. A kto kazał? Kazał go. Czy Tarnecki albo Ulanowska? Nie. Nie kazali stać, bo tam pod... No kierownik działu ruchu Tarnecki może kazał, nie? Tak? Nie kazał, nie kazał. Nie, proszę, co kazał, nie wszyscy stoją. A pan jest z zawodzia? Aha, to tam dyspozytor panu kazał. No dobra, no to... Ja im tam zrobić, my i tam żebyś poszczył, gdzie stoją tam te osobówki. No. Tam byś miałbyś poszczył, albo to po prostu pod fotelem nie wolno stać, bo jest 40 minut przerwy, tam podjeżdżają autobusy. No, tak. To będziesz tam zastanawiać, bo tam nie ma miejsca. Ale tutaj też... Ale miałbyś zrobić, gdzie jest po drugiej stronie Spodka, gdzie są te osobówki. To i tam nie zrobili, ja tam osobówki. Ja tam nie zjadę, bo tam jest zakaz, to ludzie jest zakaz. No, ja było, że ogórków nie było, to jest na przystanek puszczy, to by tam wjechał, by się stał. Bo... Jak tam są zajebane osobówki, bo tam nie ma znaku ani nic. No i tak to wygląda. Czyli była jeszcze taka sprawa, bo coś w Gazecie Wyborczej też pisało, że byście sponsorowali te krupie kampanię. Ale było takie coś, to Krupa atakował chyba? Bo to jest w jego gestii, zrobienie Krupa, tych... Krupa jest w jego. No, tak dbają. Tam od tamtego roku tam miał być parking,
No, nie, bo no, ale jak tam osobówku jest, no, osobowy jest na pierwszym zejrze, no i... No i gdzie pan widzi, jak nie ma osobowe, osobowe tam parkują, te parki zrobili i to. No, a tutaj... A tu bus pas to... Ale to też zatrzymanie i blokowanie innym autobusom przejazdu, nie? To tak nie bardzo. Tak porobić. Dobra, ja jadę. Na razie, to już policjanty były. No i co? No nie proszę, dajcie na dzwonić, na bardzo proszę mi powiedzieć, gdzie mam jechać. Ja nawet nie pojadę tam na Alberta, gdzie stoi, jak mi każą. No. Gdzie tam mogę jechać, jak kazali tutaj, no to tutaj stoi. No tak. Zadałem go jeden kurczę, 40 minut przerwy. Jak wie, 7 minut, to tu nikt nie stoi, bo to jest takie jest... No, za jedną miłkę jest jeden kurs taki zasrany, no. Dobra. Jeden raz trzeba stać, no. Dobra, jadę. Co tam sporządzacie, co piszecie na mnie? Co to za stalinowska sprawa? Jest monitoring? 800, wozie 823 na przykład? To czemu pisze, że podobnej marki wozie nie ma takiego monitoringu, co? Gabrieli Adamczyk, policjantce, co? Nie wiem, nie było mnie przy tej rozmowie. Niech pan mówi, gada głupo, że trzeba mieć bilet, bo jak przytacy pan 498 499 KC, to pan zrozumie, to wasza adwokatka Agnieszka Dylon mówiła o takich rzeczach. W 2000. Nie? Ale ona mi mówi tak. Są to nie tylko on, bo i przecież jeszcze ta Radziszewski, Piotr Radziszewski i inni tacy. Pan powie Musiałowi, żeby tak nie kłamał i nie robił siebie pośmiewiska, bo działa ten monitoring, nie? A Piotrek Szydło wtedy akurat ten telefon... Chce pan też brać ten telefon, czy nie? Chce pan kraść ten telefon, czy nie? Tak jak Kiszko, jak Szydło, no i bardzo dobrze. Widać, że wymienił was. Ale widzę, że jest monitoring, nie? To czemu on pisze policjantce takie bzdury? 271 korzystów z karnego. Wchodzi w rachubę, wchodzi, bo to jest twój kierownik przestępca, rozumiesz? I ty służysz przestępcy. Tak sprawa się... No. Dyrektora firmy, tak? On się nazywa firma przestępcza, tak? Według ciebie. Super. To jak już, tak jak aferysta z Chorzowa Marek Kopel mówi, nie podpisuję. To jest zrzeszenie gmin i tak dalej. Tak jak Marek Kopel, jest to nagrane na YouTube'a, wejdź sobie. Zobacz, doucz się. Halo? Halo? Witam, ja się chciałem zapytać, ty dzisiaj będziesz na tej rozprawie, czy nie? Jak? Powtórz, bo nie słyszę. Stanie na pasach 609. Proste pytanie, czemu chcieliście mnie rozjechać teraz na ścieżce rowerowej? Gdzie rozjechać? Czemu pan jechał po ścieżce rowerowej? Autobus nie mieście tamtąd. To proszę, wasza działalność nie ma prawa powodować u mnie zagrożenia. Wynosić się na inną ulicę, albo pytać do Krupy. Bo mogę zatrzymać, jak jest wykroczenie, tak jak wójcik!
to zachciało się chodzić po sądach, to, że biletniki nie opłacone, ale chyba jesteś w województwie śląskim chyba, nie? To bilety powinny być od początku wspólne. Ty zrozumiesz, jak pochodzisz sobie trochę do Katowic, do Komendy Miejskiej, to się zastanowicie, zanim będziecie stalinowskie pozwy pisać o zapłaty. No patrzcie, patrzcie, złodzieju. Dobieracie się do mojej kasy, a do twojej. I to skutecznie z Wydziałem Prewencji. Trochę się najedziesz do kasy, złodzieju. I gdzie jest konstytucja, pytam się. Na Śląsku, co sobie wyobrażacie? Właśnie 76 artykuł. Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym.